Zakończyły się prace związane z technologicznym rozruchem basenów w słupskim akwaparku Trzy Fale. Prezes MKS Słupia Słupsk przedstawił szczegóły programu Akademia Piłki Ręcznej Trenuj, Graj, Zwyciężaj. Na zakończenie spotkanie z Leszkiem i Reginą Kułakowskimi w ramach Klubu Czarnego Krążka. Słupski akwapark Trzy Fale od dłuższego czasu jest obiektem drwin mieszkańców i przepychanek przedwyborczych. Tymczasem prace związane z budową obiektu trwają w najlepsze. W październiku przeprowadzono testy m.in. szczelności instalacji czy też uzdatniania wody chlorem. Na udostępnianych przez Urząd Miejski w Słupsku materiałach wideo udokumentowano postępy prowadzonych prac. Opowiada o nich rzecznik prezydenta Dawid Zielkowski. Firma wykonująca technologię wody w słupskim akwaparku przeprowadziła testy całego systemu. Polegało to m.in. na napełnieniu basenów wodą i sprawdzeniu wszystkich urządzeń, w tym grzałek, separatorów, filtrów, systemu uzdatniania tej wody, a także systemu urządzenia służącego do chlorowania wody. Testy wypadły pomyślnie. W pierwszej kolejności napełnione wodą zostały baseny rekreacyjne, a także tak zwana hamownia do zjeżdżalni. Następnie uruchomione zostały pompy, czyli uruchomiona została zjeżdżalnia, co zresztą widać też na filmie, że ta zjeżdżalnia działa. Tych testów, można powiedzieć, pierwszego zjazdu dokonywali inżynierowie pracujący dla firmy, która właśnie wykonuje tę technologię wody. Później ta woda została z basenu rekreacyjnych przepompowana do basenu sportowego, gdzie było testowane m.in. ruchome dno, które można ustawić na dowolnym poziomie od zera do głębokości 2 metrów. Te testy na basenie sportowym trwały nieco dłużej. Wymagało to przede wszystkim sprawdzenia, czy poziom chloru w basenie, w wodzie utrzymuje się na odpowiednim poziomie, czy oprogramowanie, które ma sterować całą automatyką, działa. Następnie były testy dna, czyli ustawianie dna na różnych wysokościach, opuszczanie i podnoszenie tego dna, tak aby mieć pewność, że wszystko działa poprawnie. W międzyczasie były prowadzone również testy na basenie rekreacyjnym. Dzisiaj już woda z basenu rehabilitacyjnego, z basenów rekreacyjnych jest spuszczona, jest tylko w basenie sportowym i najprawdopodobniej będzie jeszcze przez jakiś czas w tym basenie sportowym, ponieważ przed nami jeszcze testy basenu zewnętrznego, czyli basenu z solanką. Sama technologia wody, system uzdatniania wody, utrzymywania tej wody w obiegu, testy zostały zakończone, przebiegły pomyślnie. Tutaj inżynierowie w zasadzie prowadzili je przez kilka dni. Wymagało to przede wszystkim takiego najpierw uderzeniowego chlorowania, dodania środków, które miały doprowadzić do wyjałowienia basenów, ponieważ musimy mieć świadomość tego, że w tych pustych mieskach basenowych to też pojawiły się bakterie, które należało wyjałowić. Później czekaliśmy, aż ta woda się ustabilizuje do takiego poziomu użytkowego, nazwijmy to, z którego mogą korzystać ludzie, i następnie ta woda była przepompowywana do kolejnych basenów. Wszystkie testy, tak jak mówiłem, przebiegły pomyślnie. Przed nami w zasadzie już tylko ten ostatni z basenem solankowym. Kolejnym etapem będą prace związane z dachem budynku oraz zewnętrzną elewacją. Aktualnie trwają prace przede wszystkim na otoku, na dachu, na otoku, również na elewacji. W zasadzie elewacja od strony klasztornych stawów, tam od ulicy Świętej Klary, jest już wykonana w całości. Teraz rusztowania będą rozstawiane tutaj od strony ulicy Grunwaldzkiej, będzie również te płyty elewacyjne będą przykręcane od tej strony. Ta elewacja jest mniej więcej na poziomie 50-50% zaawansowania. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu, to firma Krężyl, która wykonuje te prace, działa bardzo sprawnie. Ten poziom zaawansowania to jest około 70%. Wykonywane są chodniki, wykonywane są parkingi, drogi dojazdowe. Od strony ulicy Świętej Klary w zasadzie wszystko już jest skończone. Nawet są wyrównane i posiane trawniki, które powoli zaczynają się dzięki dobrej pogodzie zielenić. Cisza wokół prac nad akwaparkiem zdaje się wpływać pozytywnie na ich postęp. Teraz przed trzema falami najtrudniejszy test i walka o być albo nie być. Wszystko zależy od wyniku listopadowych wyborów samorządowych. Niezależnie od opinii związanych z sensem istnienia tego typu obiektu w mieście, zaprzestanie pracy na obecnym etapie inwestycji wydaje się decyzją raczej mało racjonalną. Klub piłki ręcznej MKS Słupia Słupsk istnieje już 23 lata, w trakcie których znacząco umocnił się na sportowej mapie miasta. Już po 3 latach od powstania zbudowana z młodych piłkarek drużyna wywalczyła awans do drugiej ligi. Kolejne lata przyniosły kolejne awanse, najpierw do pierwszej ligi, a później do krajowej ekstraklasy. W niej słupszczanki nie zagrzały miejsca na długo i już po sezonie musiały pogodzić się ze spadkiem. Do najwyższej klasy rozgrywkowej MKS Słupia awansowała jeszcze dwukrotnie, raz wycofując się z udziału z powodów finansowych. Od 3 lat szczypiornistki Słupi rywalizują na zapleczu ekstraklasy i być może właśnie nadszedł odpowiedni moment, by na poważnie pomyśleć o przyszłości i ambicjach klubu, którego juniorki wielokrotnie stawały na podium Mistrzostw Polski.
Robert Firkowski, prezes MKS Słupia Słupsk, przedstawił właśnie nowy plan rozwoju klubu, który opiera się na 5 fundamentach w ramach programu zatytułowanego Akademia Piłki Ręcznej, trenuj, graj, zwyciężaj, rekomendowanego przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Cały program jest podzielony na 5 etapów. Poznanie piłki ręcznej, czyli przedszkola. Tutaj chodzi nam przede wszystkim o zajęcia ogólnorozwojowe. O piłce ręcznej, tak prawdę mówiąc, dopiero zaczynamy mówić konkretnie w etapie trzecim. Jesteśmy już po rozmowach z 19 przedszkolami miejskimi, gdzie chcielibyśmy ten program wprowadzić. Jest to duże wyzwanie, bo część przedszkoli uczęszcza, ma taką możliwość i korzystają z hali na Madalińskiego. I to jest fajne, bo faktycznie w jednym miejscu 12 przedszkoli przebywa, oczywiście w różnych godzinach. Pozostałe mają to inaczej rozwiązane, że w innych halach. I to jest dla nas najważniejsze teraz, żeby jeśli już wiemy, jak funkcjonują przedszkola, dopasować do tego program i osoby, które to po prostu poprowadzą. Pewne rozmowy już są poczynione. Na razie nie chciałbym tutaj mówić, dopóki nie będziemy mieli tego w 100% dogranego wszystkiego. Drugi etap, nauczanie wstępne. Teraz jest fajny, co mi się podoba, że jest duży wysyp takich programów ministerialnych, łącznie z Małym Mistrzem oraz, proszę mi poprawić, jeśli to przekręcę, Athletic Kids bodajże. Bardzo mocno temu wszystkiemu kibicuję, tylko mam jedną obawę, czy faktycznie jak z innymi programami, jeśli te środki w tym roku są, to ten program będzie, jeśli tych środków nagle się okaże, że nie ma, to wszystko padnie. Chcielibyśmy się uniezależnić od takich właśnie kaprysów finansowych, dlatego nasze działania będą troszeczkę inne, o czym później powiem. Trzeci etap, nauczanie wszechstronne. Ten etap, tak prawdę mówiąc, to już się dzieje, bo od czwartej klasy szkoły podstawowej są formowane klasy sportowe o profilu piłki ręcznej, między innymi. I nasze dziewczęta tutaj uczęszczają. I klasy sportowe w chwili obecnej znajdują się w szkole podstawowej numer 2, numer 3 i numer 4. W szkole podstawowej numer 2 trenerami, którzy szkolą dla nas dziewczyny, to jest Janusz Staniszewski i pani Karolina Rolbiecka. W trójce pani Mariola Szeremeta, a w szkole numer 4 Anita Unijat. Jeśli chodzi o nauczanie specjalistyczne i szkoły w szkołach gimnazjalnych, współpracujemy z jednym gimnazjum, jest to gimnazjum numer 6. I w chwili obecnej tam mamy 3 klasy sportowe, czyli pierwszą, drugą i trzecią. Etap piąty, szkolenie ponadgimnazjalne, to już jest etap, gdzie dziewczyny naprawdę muszą być już przygotowane do gry taktycznie i technicznie. Tutaj już nie ma mowy o jakiejś nauce piłki ręcznej, to już jest tylko i wyłącznie doskonalenie. W chwili obecnej wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach pozalekcyjnych. W ten sposób, tak prawdę mówiąc, umożliwiamy dziewczynom możliwość wybrania szkoły, profilu, o którym im pasuje w swoim przyszłym życiu. Tak prawdę mówiąc, cały etap szkolenia od przedszkola do końca liceum to ma być dla nich przygoda z piłką ręczną. Tak naprawdę zawodostwo zaczyna się po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Trzymamy kciuki, by każdy etap programu został zrealizowany w 100%. W zawodowym sporcie szkolenie zawodników już na etapie wczesnoszkolnym jest stosowane przez największe kluby i wielokrotnie przynosi lepsze efekty niż napompowany do granic możliwości budżet. Wszak stare porzekadło mówi, że pieniądze nie grają. Gośćmi ostatniego spotkania w ramach klubu Czarnego Krążka byli Leszek i Regina Kułakowscy. Znany na całym świecie pianista i kompozytor jazzowy wraz ze swoją małżonką opowiadali o kulisach powstania Komeda Jazz Festival, o największych gwiazdach imprezy i o swojej pracy związanej z niełatwą sztuką zorganizowania festiwalu tej rangi. Festiwal powstał w 1995 roku. To już nie pogadam. To jeszcze wtedy Regina w ogóle mówiła mi, puknij się w głowę, po co się ten festiwal? Ja w ogóle miałem wszystko na głowie, chodziłem z teczuszką po sponsorach i tam aplikowałem do różnych instytucji, żeby w ogóle cokolwiek wyszarpać parę groszy. Ale akurat w tym czasie był dyrektorem Wydziału Kultury, szefowo województwo słupskie. Dyrektorem Wydziału Kultury był pan Arkadiusz Sip. I zbliżał się 11 listopada, Święto Narodowe, i on mówi, to swoje, to ja ci dam te pieniądze, które mam przeznaczone na Święto Narodowe, na imprezę, zrobisz koncerty i po prostu będzie jazz.
myśmy wzięli takie hasło, że czysta wolność. I tak się zaczęło. Ale dobrze, ja się bardzo cieszę, że po tych 20 latach, no żyjemy ze sobą chyba już od początku świata, ale że wreszcie Leszek powiedział, jakie to jest ciężkie przedsięwzięcie, bo to nie tylko zabieganie fundusze, trzeba pisać wnioski, trzeba rozliczać. Organizacja non-profit, stowarzyszenie nie może zarabiać, więc wszystkie fundusze, które zdobędzie, musi wydać, a zaplanować trzeba, pisząc granty dużo wcześniej. Ile potrzebujesz pieniędzy, ile potrzebujesz artystów, ile potrzebujesz hoteli, ile potrzebujesz delegacji, ile potrzebujesz samolotów opłacić. Także to jest naprawdę ogromny wysiłek, ale to tylko może powiedzieć ktoś, kto już to zrobił, czy ktoś w organizacji pracuje, kto jak gdyby, a ponieważ to jest nasza pasja i to rzeczywiście procentuje, z czego to wynika, że zawsze są podziękowania. Sporo uwagi poświęcono nieżyjącemu już patronowi festiwalu, Krzysztofowi Komedzie, który jest obecnie uznawany za ojca współczesnego europejskiego jazzu. Z zawodu, z wykształcenia lekarz, który przez kilka lat uprawiał praktykę w Poznaniu jako laryngolog, normalnie pracował w szpitalu. Ta praktyka laryngologa w szpitalu mu bardzo przeszkadzała w muzykowaniu, to po czasie rzucił i zajął się wyłącznie tylko muzyką. Jak Krzysztof Komeda komponował muzykę, to on grał na fortepianie i śpiewał te tematy, te melodie, które komponował. Stąd ta jego muzyka jest taka śpiewna, taka melodyjna, tak ma w sobie taki jakiś niesamowity urok i piękno. Zgromadzeni w sali multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej widzowie mieli również możliwość usłyszenia kilku słów na temat mającej ukazać się już 22 listopada nowej płyty Leszka Kułakowskiego. Artysta przygotował klip promujący album Looking Ahead, w którym opowiada o swoich inspiracjach i przedstawia muzyków towarzyszących mu w studiu podczas nagrań. Inspiruje mnie przyroda, matka natura. W niej szukam też inspiracji dla swojej muzyki. Uwielbiam patrzeć w nieskończoność, w dal, po horyzont, gdzie niebo styka się z morzem. Wyobrażam sobie, co może być dalej. Też muzyka poszukuje tego, czego jeszcze do tej pory nie znalazłem. Interesuje mnie to, co jest nowe, to, co jest niespotykane, nieosiągalne jeszcze dla mnie. I dlatego nazwałem swoją nową płytę Looking Ahead, czyli takie poszukiwanie, spoglądanie w przyszłość. Wraz z portalem gryf24.pl zapraszamy na rozmowę z Leszkiem i Reginą Kułakowskimi, w trakcie której zdradzili nieco więcej szczegółów dotyczących jubileuszowej 20. edycji Komeda Jazz Festival.